To rozpoczynamy to popołudniowe nasze spotkanie. Witam Was bardzo serdecznie w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo to dla tego imienia tu jesteśmy zgromadzeni. Chcemy poznawać Jego Słowo, również i przez Stary Testament. Pamiętacie, jak przypomniałem na samym początku tych wykładów słowa Pana Jezusa, Mojżesz o mnie napisał. A dzisiaj będziemy również z ksiąg mojżeszowych czerpać. Miejmy takie nastawienie, o jakim Pan Jezus mówił, że Mojżesz o nim napisał. Może rozpocznę od modlitwy. Panie Jezu Chryste, jesteśmy wdzięczni, że w spokoju, bez przeszkód możemy się zgromadzić i tu na tym miejscu w Twoim imieniu, że możemy otworzyć Biblię i czytać ją. Chcemy Cię prosić, abyś pobłogosławił te rozważania, jakie są przed nami. Proszę Cię o mądrość z góry, o Twoje błogosławieństwo, aby to wszystko, co tu będziemy rozważać, było ku naszemu pożytkowi, a Tobie na chwałę. Amen. Dzisiaj będziemy rozważać jeszcze trzy święta, jakie nam pozostały. To jest sabat, święto Purim i święto Hanuki. Chociaż trochę w innej kolejności. Najpierw Hanuka, a później Purim. Dlaczego to zaraz uzasadnię, znaczy w tym czasie, kiedy będziemy to... Ale na początku sabat. Dlaczego sabat teraz, on, święta Pana, trzecią Mojżeszowe, jest wymieniony na początku jako pierwsze święto? Trzecia Mojżeszowa, kiedy otworzymy, to jest wymienione jako pierwsze święto ze świąt Pana, to jest 23 rozdział trzeciej Mojżeszowej, drugi wiersz. Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. To są moje święta. No i na samym początku jest wymieniony sabat. 6 dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia 7 będzie sabat. A później są te pozostałe święta. Myśmy je rozważyli, a teraz dopiero będzie rozważany sabat. Dlaczego? Dlatego, że na tle tego, cośmy powiedzieli o świętach, będzie łatwiej mi wytłumaczyć, czy wskazać na przesłanie sabatu. Sabat jest po dzisiaj kontrowersyjny. Mam tego świadomość. Jedni bronią sabatu, inni mówią, że sabat nas nie obowiązuje. Tak było zawsze. Za czasów apostolskich też tak było. Do tego dojdziemy też. A więc sabat, sam wyraz sabat tłumaczy się odpocząć. Ale tak dosłownie to on znaczy przerywać, zaprzestać. Przerwać pracę, zaprzestać. Powstrzymywać się od pracy. Takie jest dosłowne tłumaczenie tego wyrazu sabat, ale ogólnie zawsze tłumaczymy to jako odpoczynek, odpocząć. Pierwsza zmianka o sabacie znajduje się w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa w drugim rozdziale, drugi i trzeci wiersz brzmi tak, przeczytam. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg
dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. To jest pierwsza zmianka na temat sabatu. Bóg po stworzeniu, jest powiedziane, ocenił to stworzenie, a wszystko było bardzo dobre. To jest końcówka tego pierwszego rozdziału, pierwszej Mojżeszowej. Czytamy 31 wiersz. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I dlatego Bóg odpoczął. To, że Bóg odpoczął, nie oznacza, w świetle tego wiersza 31 z pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej, że był zmęczony, tylko że dzieło stworzenia było doskonałe. Zwróćmy na to uwagę, że było doskonałe, że było bardzo dobre, było bez braków, było idealne, było takie, jak Bóg chciał, żeby było. To jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Zaraz zobaczymy dlaczego. Gdyż później jest trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej, gdzie ludzie zgrzeszyli. A kiedy ludzie zgrzeszyli, to to stworzenie już nie było bardzo dobre. Już było wszystko popsute. Już nie wyglądało wszystko tak, jak powinno było wyglądać. Gdyby ta ocena Boża miała nastąpić w trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej, to ona by nie brzmiała tak, że wszystko było bardzo dobre. Od człowieka zaczynając, poprzez całe stworzenie, grzech skaził wszystko. Właściwie wszystko było popsute. Oznacza to bardzo ważną rzecz, że dla Boga odpoczynek się zakończył w tym momencie. Dla Boga w momencie, kiedy grzech skaził całe stworzenie, dla Boga odpoczynek się zakończył. Została podjęta praca, że tak można powiedzieć, przez Boga, do naprawy tego, co grzech zepsuł. O tym powiedział Pan Jezus. Dowiadujemy się o tym od Pana Jezusa. Zresztą całe Pismo o tym zaświadcza. Że dla Boga sabat się skończył w momencie, kiedy grzech zaistniał. Popatrzmy do 5 rozdziału Ewangelii Jana. Tam jest taka sytuacja, że Pan Jezus uzdrowił pewnego człowieka. A stało się to w sabat. To jest Ewangelia Jana, 5 rozdział. I Żydzi na to zwrócili uwagę, że Pan Jezus dokonał tego cudu uzdrowienia w sabat. A Pan Jezus powiedział, w 16 wierszu tego 5 rozdziału Ewangelii Jana jest napisane tak. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. Zwróćcie uwagę, co Pan Jezus odpowiedział. A Jezus odpowiedział im, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Tu jest powiedziane w pierwszej Mojżeszowej, w 2 rozdziale, że Bóg odpoczął, kiedy zobaczył, że wszystko było bardzo dobre. A tu się dowiadujemy, że Bóg aż dotąd działa, do tego momentu, kiedy to wydarzenie tego cudu się wydarzyło. Bóg od razu podjął pracę, żeby naprawić świat, żeby zbawić człowieka. Dla Boga sabat się zakończył. To jest ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę, kiedy będziemy rozważać temat sabatu. Zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę. W tym 2 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w tym wierszu 2 i 3, nie ma nakazu, nie ma przykazania, że sabat ma być przestrzegany. Rzeczywiście Bóg wyróżnił 7 dzień i myślę, że tu jest pokazana zasada
jaką powinien się człowiek kierować, pracując. Jest tu pokazana zasada 6 dni pracy, 7 dzień odpoczynku. Pod warunkiem, że wszystko, coś zrobił, zrobiłeś bardzo dobrze. Taki jest Boży opis. To jest ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. A więc raczej dostrzegamy tu w pierwszej Mojżeszowej drugim rozdziale, kiedy jest mowa o sabacie, że Bóg ustanawia zasady 6 dni pracy, 7 dzień odpoczynku. Później czytamy Pismo Święte aż do Mojżesza, kiedy naród izraelski już jako naród wolny wychodzi z niewoli egipskiej. Mojżesz doprowadza ten naród pod górę Synaj i tam ten naród otrzymuje zakon, prawo Boże. I w tym zakonie sabat znajduje się jako jedno z przykazań. Dopiero w tym momencie dla Izraela sabat jest przykazaniem. To już jest nakazem. Jest to zapisane w drugiej Mojżeszowej i w piątej Mojżeszowej. W drugiej Mojżeszowej to jest w 20 rozdziale, jak jest wykaz dekalogu, a w piątej Mojżeszowej to jest 12 rozdział. Od 12 rozdziału. 12 rozdział. I tam też jest wykaz przykazań. I to od tej pory sabat dla Izraela był przykazaniem, które mieli przestrzegać, mitzwą. Mieli według tego przykazania postępować i żyć. Jest pewna różnica, kiedy Bóg uzasadnia sabat w drugiej Mojżeszowej, a kiedy uzasadnia sabat w piątej Mojżeszowej. W drugiej Mojżeszowej, kiedy mówi o sabacie i go uzasadnia, to rozpoczyna od tego słowa pamiętaj. Pamiętaj. I mówi o stworzeniu. Powołuje się na stworzenie. Bo Bóg stworzył świat w 6 dni. Pamiętaj. Zwróćmy uwagę na to pamiętaj, bo to za chwilę będzie podkreślone. Kiedy patrzymy do piątej Mojżeszowej, tam, kiedy jest mowa o sabacie, odwołuje się do niewoli egipskiej. I jest powiedziane, przestrzegaj. Przestrzegaj. Więc w drugiej Mojżeszowej jest pamiętaj i jest uzasadnienie, bo Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, a w 7 odpoczął. A w piątej Mojżeszowej jest przestrzegaj, bo byłeś niewolnikiem. To właśnie znajdziemy, kiedy byśmy popatrzyli. Nie będę do tego zaglądał, bo to by trochę trwało. Powołuję się tylko na to, jeżeli ktoś notuje, może sobie to odszukać. Piąta Mojżeszowa to jest 12 rozdział, 15 wiersz. I tam jest więcej wierszy na temat sabatu. I ze względu na te różnice, na te dwa różne wyrazy, w jednym miejscu pamiętaj, w drugim miejscu przestrzegaj, Żydzi, kiedy obchodzą sabat, zapalają dwie świece. Bardzo mało będę mówił, zgoła nic na temat tradycji żydowskich obchodzenia sabatu, bo uważam, że to nie jest celem tych wykładów. Nie chodzi nam tyle o poznawanie tradycji żydowskich, które są zresztą niespójne. Są różnice i niekiedy w zasadniczych punktach. Nie chodzi nam o to, przynajmniej ja takie założenie sobie zrobiłem, nie chodzi o to, żeby poznawać tradycję związaną z sabatem, z Hanuką, z Purim, bo te tradycje są. Można je poznawać, są ludzie, którzy świetnie to opowiadają. Jest taki kochany brat Barczuk, ma pochodzenie żydowskie. On bardzo dużo na temat tradycji, zachowania, obrządków żydowskich. Można jego posłuchać. Ja postawiłem sobie inny cel,
chodzi o wykład, chodzi o zrozumienie Bożego Słowa w tym wypadku sabatu. Więc zgoła niewiele, a prawie w ogóle nie będę odwoływał się do tradycji zachowań, postępowania, obrządków żydowskich, które są bardzo interesujące i ciekawe. Ale podkreślam, są niespójne, są różne nurty i niekiedy na zasadnicze punkty są różnice. Ale tu akurat, jeżeli chodzi o zapalanie tych świec, tych dwóch świec, to jest ogólnie tłumaczone, że ta jedna świeca mówi pamiętaj, a ta druga świeca mówi przestrzegaj. Kiedy głowa rodziny zapala te świece, a głową rodziny może być ojciec, lub jeżeli go nie ma, to matka, no to właśnie to się podkreśla, że ta jedna świeca mówi o przykazaniu sabatu znajdującego się w drugiej Mojżeszowej i rozpoczyna się od tego słowa pamiętaj, a ta druga świeca ma przypominać przestrzegaj, która jest w piątej Mojżeszowej. Ale, a więc kiedy Bóg nadaje prawo Izraelowi, to sabat znajduje się w Dekalogu. Jest przykazaniem. Jest obowiązującym przykazaniem. Tak jak każde inne przykazanie. I również musimy zwrócić uwagę na to, że Bóg powiedział, że sabat dla narodu izraelskiego będzie znakiem przymierza. Dla narodu izraelskiego sabat jest nie tylko przykazaniem, ale jest czymś szczególnym. Jest znakiem przymierza. Tak jest, że ogólnie ludzie kojarzą, że sabat dotyczy narodu izraelskiego. Nawet ludzie, którzy nie interesują się Biblią, a nawet nie interesują się za bardzo religią, ale wiedzą, że sabat to właśnie dotyczy narodu izraelskiego. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy do II Mojżeszowej, może to akurat przeczytam, bo to jest może mniej znane, II Mojżeszowa, 31 rozdział, przeczytam 13 wiersz. Są takie słowa. To są Boże słowa. Powiedz synom izraelskim, to Mojżesz miał powiedzieć, powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. A w 16 wierszu, synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. A więc sabat jako znak pomiędzy Bogiem a Izraelem i jako znak przymierza. Jest to bardzo mocno podkreślone. Ogólnie, z tego co dotąd się dowiedzieliśmy, sabat został dany Izraelowi i stanowi część zakonu. Izraelici rzeczywiście starali się przestrzegać sabat. Starali się. Bo znajdujemy w Piśmie Świętym sytuacje, kiedy niektórzy tego nie przestrzegali i przypłacili to życiem. Gdyż Słowo Boże mówi, że nieprzestrzeganie sabatu, człowiek, który nie przestrzega sabatu, ma być wytracony. Straci życie. To jeszcze podkreślę w swoim czasie, teraz w tym wykładzie, ale już teraz to mówię, bo to jest bardzo poważna rzecz. Jeżeli ktoś nie przestrzega sabatu szczegółowo, straci życie. A więc sabat jako część zakonu i jako znak pomiędzy narodem izraelskim a Bogiem. I zapamiętajmy sobie to, że to część zakonu. Bo teraz przechodzę do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie jest powiedziane, że zakon jest cieniem.
cały zakon. Niekiedy się kojarzy, że jak gdyby część zakonu, tego ofiarniczego, tego ceremonialnego, a ten zakon Bożych praw, tak jak jest dekalog, że nie, kiedy się studiuje Słowo Boże, Boże Słowo nie dokonuje takiego rozróżnienia w zakonie. Ludzie to robią. Zakon to jest zakon. Część zakonu jest dekalog. Jest powiedziane, że zakon jest cieniem przyszłych dóbr. Otwórzmy, to jest bardzo ważne. Otwórzmy List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 1 wiersz. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. To jest ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Cień nie jest rzeczywistością. Później potwierdza tą myśl również apostoł Paweł, kiedy w liście do Kolosan, to jest drugi rozdział listu do Kolosan, podobną myśl przedstawia. Drugi rozdział listu do Kolosan, 16 wiersz, na razie 16 wiersz. Później jeszcze dołączę do tego wiersz 17. A więc w 16 wierszu apostoł Paweł pisze tak. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, albo nowiu księżyca, bądź sabatu, albo sabatów. Niech was nikt z tego powodu nie sądzi. No kiedy? No przecież nie wtedy, kiedy by przestrzegali, takie słowo by nie było kierowane. Ale kiedy nie przestrzegają. Wszystkie te rzeczy wymienione znajdujemy w Starym Testamencie, że Żydów obowiązywały. Pewne rzeczy mogli jeść, inne nie. Obowiązywały nowie księżyca, święta i sabaty. I teraz jest powiedziane takie słowo, że niech was nikt z tego powodu nie sądzi. Wyobraźmy sobie takie zdanie, że znajdujemy w Nowym Testamencie, niech was nikt nie sądzi z powodu kradzieży. Albo niech was nikt nie sądzi z powodu cudzołóstwa. Co by to zdanie oznaczało? Przyzwolenie. Możecie to robić, ale nie śmiecie być osądzeni. Ale takiego zdania nie ma. Tylko chcę podkreślić, żeby jaskrawo uwypuklić tą treść, która tu jest powiedziana. Jest powiedziane, niech was nikt nie sądzi z powodu sabatu. Znaczy, byli ludzie, którzy uznali, że sabat ich nie obowiązuje, a byli tacy, którzy ich za to osądzali. Apostoł Paweł mówi, nie mają prawa tego robić. Dlaczego? Czytam 17 wiersz. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. A więc znowu znajdujemy to, co w liście do Hebrajczyków autor pisze. Są tu wymienione pewne przykazania z zakonu i mówi to, są cienie rzeczy przyszłych. A cień mówi o rzeczywistości. Wiecie, jak jeszcze moja teściowa żyła, wszyscyśmy ją nazywali babcia. Siedzieliśmy kiedyś przed domem pod altanką, słoneczny dzień. Ona poruszała się już o chodziku. I miała do nas, spoza domu wychodziła, jeszcze kilka metrów. My na nią czekali. Akurat nie było jej widać, ale słonko rzucało już spoza ściany jej cień, że myśmy widzieli i mówiliśmy, o, babcia już idzie. Ale za chwilę się ona wyszła spoza tej ściany i już nikt na ten cień nie zwracał uwagi. O, babcia, każdy patrzył na babcię. Wiecie, to oznacza sabat. Jest cieniem rzeczy przyszłych.
Tu, w tej historyjce, co wam opowiedziałem, rodzinnej, rzeczywistością była babcia. Co jest rzeczywistością, na który wskazuje sabat i cały zakon? Chrystus. Czytajmy dalej ten 17 wiersz. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Rozumiecie? To jest jednoznaczne i poważne słowo. I dziwię się niektórym ludziom, że nawet to słowo potrafią po swojemu wytłumaczyć. Cień mówi o rzeczywistości. Jakie, może jeszcze, żeby tak to uwypuklić. Jakie jest duchowe znaczenie sabatu? Bo ten sabat ma jakieś znaczenie. Tak jak święta. One miały swoje znaczenie. Tak jak świątynia. Tak jak przybytek. To miało swoje znaczenie. Studiowaliśmy tu na początku przybytek i każdy element wskazywał na Chrystusa. Wskazywał drogę zbawienia. W jaki sposób grzeszny człowiek może, jaką drogą ma przejść, żeby stanąć przed świętym Bogiem i ostać się. Każde ze świąt wskazuje na jakiś aspekt zbawienia, aspekt dzieła zbawienia w Jezusa Chrystusa. Każde ze świąt. To żeśmy rozważali. A więc było tam duchowe przesłanie, które mówiło na zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jakie jest duchowe zbawienie, jakie jest duchowe przesłanie, duchowe znaczenie sabatu? Wskazuje, no właśnie, również na zbawienie, na nowe stworzenie, na odpoczynek, na zaprzestanie, na powstrzymywanie się od czego? Od wysiłków, od trudu, od pracy, starania się przestrzegania zakonu, żeby się przypodobać Bogu. Wiecie, że ten zakon, on jest wpisany w serce człowieka i człowiek nawet nie odrodzony duchowo, a jak, kiedy jest religijny, stara się w jakiś odruchowy sposób, nie znając drogi łaski, przypodobać Bogu przez dobre uczynki. Gdzieś ten zakon jest wpisany. On wie, że nie ma kraść, że nie ma obmawiać. On wie, że ma Boga czcić. Nie udaje się to, ale stara się. A więc duchowe przesłanie sabatu to jest odpoczynek w Chrystusie. Wskazuje na odpoczynek w Chrystusie. Kiedy się upamiętasz, przyznasz do swojej bezsilności i kiedy sobie zdasz sprawę, że dobrymi uczynkami nie zmarzesz swojej winy przed Bogiem, a uwierzysz w Jezusa Chrystusa, na ciebie jest odpoczynek. Na to wskazuje sabat. Tak faktycznie, na to wskazuje sabat. Wiecie, że o tym list do Hebrajczyków pisze? Otóżmy również list do Hebrajczyków, ale tym razem na 4 rozdziale. Cały ten rozdział pokazuje w zasadzie od początku, żebyśmy przypadkiem nie zlekceważyli przesłania Ewangelii. A kiedy już tą Ewangelię przyjmiesz, to patrzcie, co jest napisane. 9 i 10 wiersz. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Wiecie, jesteśmy w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie Bożym ludem jest lud, ludzie,
którzy przyjęli łaskę. Czy to pogani, czy to Żyd. To wcale nie znaczy, że Bóg przekreślił Izraela. Bóg dokonuje swojej historii nad światem dzięki temu narodowi i dzisiaj. Widzimy to, że Boża ręka z tym narodem jest. Ale nie ma innej drogi zbawienia dla Izraela, dla Żyda, a innej dla poganina. Boży lud, o którym tu jest mowa, to są ci, o których Pan Jezus powiedział: owce moje, głosu mojego słuchają. Ja je znam, a one idą za mną. I teraz czytajmy dalej. A więc jeszcze raz przeczytam ten 9 wiersz. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Wiecie to odpocznienie, jak jest w oryginale? Szabatowanie. A tak pozostaje jeszcze odpoczynek, szabatowanie, odpoczywanie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, do Jego odpoczynku, do Jego szabatu. Kto wszedł, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Widzicie, odwołanie się do dzieła stworzenia. Kiedy wszystko było doskonałe, Bóg ocenił, wszystko było bardzo dobre i powiedział: jest odpoczynek. Potem się popsuło. Bóg podjął od razu działanie na rzecz ratunku nie tylko świata, ale przede wszystkim człowieka. Przede wszystkim człowieka. Na rzecz jego zbawienia. I teraz tu jest odwołanie się do tej sytuacji, jaka zaistniała na świecie przed upadkiem. Kiedy jesteś w Chrystusie, jesteś doskonały. Bóg patrzy na ciebie, jesteś doskonały. Jeszcze raz przeczytam wiersz 10. Kto bowiem wszedł do odpocznienia, do szabatowania Jego, czyli Bożego, ten sam odpoczął od dzieł swoich. Już nie ma tego wysiłku, tego sprężenia się, że przez uczynki Bóg mnie zbawi, bo nie ma zbawienia z uczynków. Po prostu nie ma. Zbawienie jest w Chrystusie. Całe przesłanie sabatu wskazuje na Jezusa Chrystusa, na odpocznienie w Chrystusie. Ten odpoczął od dzieł swoich. Widzicie? Już nie ma tych dzieł, które by gromadził jako coś, czym się pochwali, jako swoje zasługi. Czyli dzieła idą przede mną, a później ja, a te dzieła musi Bóg najpierw przyjąć, żebym ja się przed Bogiem ostał. Czegoś takiego nie ma. Jak wchodzisz do Bożego odpocznienia, do Bożego zbawienia, przyjmujesz Jezusa Chrystusa, odpocząłeś od tych swoich dzieł. Jesteś w takiej sytuacji doskonałej, jak Bóg ocenił wcześniej świat przed upadkiem, jak Bóg od swoich. Widzicie to? Przywrócenie tej sytuacji dla zbawionego, przywrócenie tej sytuacji, jaka była na świecie łącznie z człowiekiem, kiedy Bóg stworzył świat. To jest bardzo ważne. Dla chrześcijanina najważniejszy dzień, najważniejsze dzieło Chrystusa, najważniejszy dzień to jest dzień zmartwychwstania. Pan Jezus zmartwychwstał pierwszy dzień po sabacie. Wiecie, że gdyby Pan Jezus umarł za nasze grzechy, a nie zmartwychwstał, byłaby nasza wiara daremna, gdyby umarł za nasze grzechy. I nawet byś w to uwierzył. A gdyby nie zmartwychwstał, bylibyśmy nadal w swoich grzechach, nasza wiara byłaby daremna. Tak uczy apostoł Paweł. Otwórzmy, bo to jest ważne, więc to chcę akurat podkreślić. 15 rozdział pierwszego listu Koryntian.
pierwszego listu do Koryntian. I czytam wiersz 14, a potem 17. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. A w 17. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. To jest szokujące, prawda? Niekiedy nie myślimy tak o zmartwychwstaniu. Raczej myślimy tak o ofierze Pana Jezusa, że to jest decydujące. Oczywiście, to jest całość Ewangelii. Kiedy apostoł Paweł rozpoczyna ten rozdział 15, to mówi, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą uwierzyliście, którą przyjęliście i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tak zachowujecie, jak ją przyjęliście. I później ją przypomina. Najpierw wam powiedziałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze, został pogrzebany, a potem zmartwychwstał. To jest w zasadzie jądro Ewangelii, to jest cała Ewangelia. Jeżeli któryś z tych elementów nie wierzysz, a szczególnie jeżeli chodzi o zmartwychwstanie Jezusa, apostoł Paweł mówi, jesteście w swoich grzechach. Daremna wasza wiara. A więc widzicie, dzień zmartwychwstania dla chrześcijan jest dniem najważniejszym. I pierwsi chrześcijanie o tym wiedzieli. Pan Jezus zmartwychwstał w pierwszym dniu po sabacie. Ukazywał się swoim uczniom w pierwszym dniu po sabacie. Zesłanie Ducha Świętego w pierwszym dniu po sabacie. Kościół powstał w pierwszym dniu po sabacie. Zgromadzali się na łamanie chleba, czyli na pamiątkę tego najważniejszego wydarzenia, śmierci Pana Jezusa za nasze grzechy. Pierwszy dzień po sabacie, Dzieje Apostolskie. Zrozumieli, co jest dla nich najważniejsze. Dlatego też ten dzień czcili. Chcę zwrócić jeszcze jedną rzecz w związku z tym stworzeniem. To jest ten drugi rozdział pierwszej Mojżeszowej. Bóg stworzył człowieka w szóstym dniu. A jaki był pełen cały dzień, który człowiek przeżył, pierwszy dzień w swoim życiu? Sabat. W siódmym dniu człowiek był, to był jego pierwszy dzień, jaki przeżył na tej planecie, którą Bóg stworzył. Sabat ma niezwykłe przesłanie. Człowiek nigdy nie był przeznaczony przez Boga do trudu i znoju, jaki teraz spotykamy. To jest właśnie przesłanie sabatu. Zapamiętajmy sobie, pierwszy cały przeżyty dzień przez człowieka na ziemi to był dzień sabatu. No bo właśnie sabat przypomina o uwolnieniu z niewoli. Byli ludzie za czasów powstania Kościoła, za czasów apostołów, tych apostołów, którzy napisali listy apostolskie, którzy są opisani w Dziejach Apostolskich. Więc byli ludzie za czasów apostołów, którzy próbowali zmusić również wierzących Chrystusa do przestrzegania sabatu. Oni wierzyli, tak się deklarowali, że są wierzący. To byli tak zwani judeo-chrześcijanie. I ci ludzie próbowali przymusić, żeby sabat również przez pierwszych chrześcijan był przestrzegany. To była bardzo poważna sprawa. To jest w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Czytam w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich pierwszy, drugi wiersz, a potem jeszcze piąty. Pierwszy wiersz, a potem jeszcze piąty. W pierwszym wierszu jest napisane tak. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Chcieli narzucić
pewne obrządki, ceremonie ze zwyczaju mojżeszowego. I może by się wydawało, no tak, ale tu nie chodzi o sabat, chodzi o obrzeskę. Przeczytajmy wiersz 5. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać, a więc znowu chodziło o obrzeskę, to ich najwięcej bolało, i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Więc nie tylko chodziło o obrzeskę, o przestrzeganie całego zakonu mojżeszowego chodziło, ale również i sabatu. Sprawa wyglądała bardzo poważnie. Odbył się tak zwany pierwszy sobór w Jerozolimie. Apostołowie się zeszli. Również Paweł. Właściwie to chyba za jego inicjatywą cały ten sobór się odbył. I oto, co ustalili. Co ustalili. A zwróćcie uwagę, może najpierw przeczytam. 20 wiersz. 19 i 20. Dlatego sądzę, to mówi Jakub, dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Przeczytajmy jeszcze wiersz 28 z Dziejów Apostolskich 5 rozdziału. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. A więc Duch Święty jak gdyby przybił pieczęć do tego postanowienia. Postanowiliśmy również Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanów, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Czy możemy sobie wyobrazić, że gdyby sabat obowiązywał, on by tu był pominięty? To jest rzecz nie do wyobrażenia. Czy możemy sobie wyobrazić, że Duch Święty by się zgodził na treść tego listu w takim sensie, jak on tu jest napisany? A jednak. Zakon jest powiedziane, jest jarzmem. Cały zakon jest jarzmem. Z dekalogiem włącznie. Jest jarzmem. Zakon jest Bożą normą, jaką by człowiek musiał spełnić, żeby osiągnął zbawienie. Nie przestrzegając nigdy od urodzenia do śmierci ani jednego przykazania. Nigdy, ani jeden raz. Pismo Święte nas uczy, że wystarczy raz przekroczyć jedno przykazanie i przekraczasz cały zakon. Jesteś winny zakonu. A więc zakon jest jarzmem, który człowiek nie potrafi unieść. Bóg dał zakon po to, żeby sobie człowiek uzmysłowił, że do zbawienia sam nie dojdzie o własnych wysiłkach. Po to jest zakon. Zakon jest po to, żeby uzmysłowić tobie i mnie, nam, że jesteśmy grzesznikami i że nie jesteśmy sobie w stanie sami pomóc. Po to jest zakon. Zakon jest dobry, on jest doskonały. Ale dla człowieka upadłego ze względu na słabość ciała, rozumiejąc ciało jako upadłą naturę, nie jako fizyczne słowa. Zakon jest po prostu ciężarem, jest brzemieniem, którego człowiek nie potrafi unieść. Czy to znaczy, że nas nie obowiązuje zakon? To znaczy, że te przykazania nie kradnij, nie cudzołóż. Wiecie, kiedy studiujemy Nowy Testament, to się okazuje, że znajdujemy jako podkreślenie każde z przykazań, za wyjątkiem sabatu. Tylko o sabacie jest napisane, niech was nikt nie sądzi z powodu sabatu. Nie jest napisane, niech was nikt nie sądzi,
tak jak już powiedziałem, z powodu kradzieży, cudzołóstwa, obmawiania i zabójstwa. Jest podkreślone każde przykazanie i na wyższym poziomie. Zakon mówi nie cudzołóż. Fizycznie. A Pan Jezus mówi o tym przykazaniu i podnosi go na niewyobrażalnie wysoki poziom. A ja wam powiadam, każdy, kto spojrzy z pożądliwością, już cudzołóż. Zakon mówi, nie kradnij. Nie ukradłeś, w porządku. Łaska mówi, żeby nie kraść, ale starać się własnym wysiłkiem zdobywać dobra, czyli również mówi, nie kradnij. A dalej co dodaje? Aby mieć z czego udzielać potrzebującemu. I gdybyśmy tak przeanalizowali każde z przykazań, ono jest wymienione w Nowym Testamencie, tylko jest podniesione na wyższym poziomie. A już w Starym Testamencie te przykazania były niewyobrażalnym ciężarem dla człowieka. W jaki sposób możesz wypełnić zakon? A jednak wypełnisz. Zakon musi być wypełniony. Otwórzmy list do Rzymian. To jest 13 rozdział. Przeczytam 9 i 10, żeby nawiązać, że tu jest mowa o przykazaniu. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czytaj mi wiersz 10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. I teraz to najważniejsze, co chcę podkreślić. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, miłość Boża ciebie przenika. Jesteś w stanie kochać nieprzyjaciela, ale przede wszystkim wypełniasz to pierwsze, najważniejsze przykazanie. Jesteś w stanie miłować Boga objawionego w Chrystusie. Jesteś w stanie kochać Chrystusa. Jesteś w stanie kochać bliźniego. I Słowo Boże mówi, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Dostrzegacie to. I o żadnym z tych przykazań nie jest napisane, że jest nieważne. Tylko tu się dowiadujemy, że je możesz wypełnić w Chrystusie. Ukryty w Jego miłości, żeby tą miłość dalej przekazywać. Wiecie, że ta miłość musi się rozpocząć od swojego domu. Bardzo łatwo tu, kiedy jestem tu na parę godzin, przywitać się, brać się, poklepać go po plecach i okazywać taką empatię, taką miłość. I powiecie, ale to jest naprawdę chrześcijanin. Ale w domu, kiedy przebywam na 24 godziny z moimi domownikami, ja mogę być zupełnie inny. Nie idzie udawać za długo. Nie idzie po prostu. Jest to ponad nasze siły. Ja mogę być złym mężem, złym ojcem. I gdybyście mówili, zbyt dosłownie o sobie mówię, ale gdyby tak było i byście mówili z moją żoną, ona by powiedziała, słuchajcie, ale on w domu jest zupełnie inny. Wy byście go w domu nie poznali. Strzeżmy się obudy i udawania. Raczej przyjrzyj się sobie, jak się zachowujesz w domu. Jest jeszcze jeden sprawdzian. Przyjrzyj się sobie, co robisz, gdy w ogóle się nikt nie widzi. Jakie strony internetowe oglądasz? Co czytasz? Bo Bóg widzi. To jest sprawdzenie chrześcijaństwa. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość.
Tylko to jedno przykazanie jest powiedziane, niech was nikt nie sądzi. To przykazanie, na którym się teraz zastanawiamy, chodzi o sabat, z powodu sabatu, to jest cień. A rzeczywistość to Chrystus. Ale przekonują niektórzy, którzy chcą nas przekonać o sabacie, ale Pan Jezus przestrzegał sabatu. No oczywiście. Wiecie, jeżeli ktoś tak mówi, to w ogóle nie ma zrozumienia posłannictwa Pana Jezusa Chrystusa. Przecież Pan Jezus przyszedł jako doskonały człowiek, który miał złożyć doskonałą ofiarę, ale miał się sprawdzić, miał go sprawdzić zakon. A zakon go nie oskarżył. Pan Jezus wypełnił każde przykazanie. Dlatego, kiedy umierał, nie umierał za własny grzech, ale umierał za twój i za mój grzech. Pan Jezus przestrzegał sabatu i udowodnił, że Jego ofiara jest za ciebie i za mnie. To jest jedna rzecz. Druga, inni mówią tak, no ale apostoł Paweł właśnie w synagogach nauczał. A gdzie tych ludzi miał szukać? Kiedy Żydzi w synagogach się zbierali, miał ich wszystkich. Jak mówił, to nie mówił do jednego, dwóch, tylko on mówił do całego zgromadzenia. Więc to jest taka odpowiedź, żebyście też znali odpowiedź na takie zarzuty. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Sabat to jest sabat. Niedziela to jest niedziela. Chrześcijanie nie zamienili sabatu na niedzielę. Żebyśmy przypadkiem tak nie myśleli. Sabat to jest sabat. To jest przykazanie. Niedziela to jest spontaniczne, wynikające ze zrozumienia, zbawienia, zachowanie chrześcijanina. Jest to spontaniczne wyróżnienie tego jednego dnia, tego zgoła najważniejszego zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże nas uczy, że chrześcijanin ma prawo każdy dzień traktować jednakowo. Każdy dzień możesz traktować jednakowo. List do Rzymian, 10 rozdział, 4 wiersz o tym mówi. Takie masz prawo. Masz prawo traktować każdy dzień jednakowo. Ale Biblia nam zaleca, że raczej trzymajmy się tej zasady, jaka została pokazana przed upadkiem człowieka w grzech. Starajmy się pracować doskonale, żebyś popatrzył się na, po 6 dniach pracy, zrobiłem wszystko bardzo dobrze. Masz prawo do odpoczynku. Jeżeli wybierzesz ten dzień, sobotę, rób sobotę, odpoczywaj w sobotę. A jeżeli niedzielę, to niedzielę. A jak poniedziałek, to poniedziałek. Wybór do ciebie należy. Tylko nie sądź, tylko niech ci nie przyjdzie do głowy myśl, że odpoczywając w sobotę przestrzegasz sabatu. Bo chcę ci przeczytać na koniec, co sabat mówi, jeżeli go złamiesz. Jeszcze wcześniej, nim to przeczytam. Biblia mówi, że w sabat nie wolno było Żydowi dokonywać żadnej pracy. Żadnej. A szczególnie wyróżnione są trzy zajęcia. Nie wolno było przygotowywać posiłków. Nie wolno było rozpalać ognia. Nie wolno było podróżować. Ale później jest jeszcze powiedziane całkowity odpoczynek. Dla tych, którzy chcą przestrzegać sabatu, przeczytam, co sabat mówi. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. To jest druga Mojżeszowa 31:15b. Każdy, kto w dzień sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Czy w świetle tego słowa masz odwagę jeszcze powiedzieć, że chcesz przestrzegać starotestamentowego sabatu? Czy raczej chcesz przyjąć to odpocznienie w Chrystusie? Bo wiecie, to nie jest tak,
że kiedy jesteś w Chrystusie, to już się uczynki nie liczą. Nie, nie. Pismo Święte mówi tak, jesteśmy zbawieni w Chrystusie z łaski, ale później dodaje, że Bóg w Chrystusie uczynił nas zdolnymi do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Zakon powodował, że miałeś z uczynkami wykazać się przed Panem Bogiem. A łaska powoduje, że jesteś przed Bogiem taki, jaki jesteś. Obmyty krwią Chrystusa, przyodziany Jego sprawiedliwością, a uczynki idą za Tobą. Co za odpoczynienie. Niech za to będzie Bogu chwała. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana. Amen.